Ja żałuję bardzo, że nie mogłem być z wami w ubiegły wtorek, kiedy gościliście tutaj dwóch pastorów, mojego przyjaciela od wielu, wielu lat, pastora Rona Eska i drugiego pastora. Jego osobiście nie znałem, ale bardzo dobrze znałem jego ojca. Nazywa się Masbach, nazywał się, ten syn też się nazywa Masbach. Mieszkał w Holandii, był dobrze znanym ewangelistą. Wiele razy się spotykaliśmy, rozmawialiśmy z sobą. Był do końca życia przejęty troską o ewangelizowanie ludzi. Nie spodziewałem się, że jego syn już jest tak dorosły, że już jest pastorem, bo widziałem go w ubiegły wtorek po raz pierwszy. Ale opowiadał mi o swoim ojcu coś, z czego się niezwykle ucieszyłem. Mówił, że mimo 80 lat, jakie miał, był aktywny do samego końca. I praktycznie w ostatni dzień powiedział rodzinie: ja odchodzę. Położył się do łóżka i odszedł. Kto z nas by tak nie chciał? Wszyscy byśmy tak chcieli. No więc byłem z tego niezwykle zbudowany, tym świadectwem niezwykle zbudowany, które opowiadał mi właśnie jego syn. Ja natomiast, jak wiecie, albo nie wszyscy wiecie, mam tutaj kawałek żelaza po to, żebym był cięższy. Wszczepiono mi kawałek żelaza, nazywa się to żelazo stymulatorem, albo jeszcze inaczej rozrusznikiem, i co pół roku muszę pojechać do Katowic, aby nastąpiła regulacja, sprawdzenie funkcjonowania. No i tak się nieszczęśliwie ułożyło, że akurat tydzień temu, we wtorek, miałem kolejną wizytę i w związku z tym nie mogłem być na tym, jak słyszę, błogosławionym nabożeństwie, które niektórzy wspominaliście z ogromną wdzięcznością. Muszę też powiedzieć, ja wiem, kto prowadził, ale udaję, że nie wiem, kto prowadził uwielbianie, że był pod wrażeniem namaszczonego uwielbiania. My nie zawsze odbieramy to tak, jak odbierają to ci, którzy do nas przyjeżdżają. Ale w każdym razie pierwsza rzecz, jaką mi powiedział, jestem pod wrażeniem namaszczonego uwielbiania. Pomyślałem, cóż to tam za chór był. Okazuje się, że był dyrygent, czy powiedzmy prowadzący, i dwie jakieś siostry. Trzy! No więc chwała Bogu za to, że z dobrym wrażeniem wyjechali z naszego zboru. Przypominam, że dzisiaj mamy 11 listopada, dzień, pamiątkę narodowej wolności. Dzień uwolnienia, narodowej wolności. Ale kiedy słyszałem te różne informacje na temat pochodów warszawskich i innych, podczas których czci się i w kościołach, i poza kościołami Dzień Wyzwolenia, muszę powiedzieć, że w mojej duszy zrodziło się takie przeogromne pragnienie, żebyśmy nie tylko czcili wyzwolenie z okowów najeźdźców, ale także żebyśmy dożyli takiego czasu, że będziemy Boga chwalić za innego rodzaju uwolnienie. Bo można żyć w wolnym kraju, a jednocześnie być niewolnikiem. Przede wszystkim niewolnikiem grzechu. Jakżeż bym chciał dozrzeć takiej chwili, by ulicami Warszawy te stutysięczne tłumy, które dzisiaj przechodziły, to były tłumy ludzi wolnych, ale wolnych z okowów grzechu. Wtedy byłaby to prawdziwa wolność. A zatem pozostaje nam bój modlitewny o to, aby Pan i nasz kraj uwolnił z tego wszystkiego, czym jest związany. A czym jest związany, wy doskonale wiecie, bo przecież żyjemy w tym społeczeństwie.
Będziemy o tym mówić w swoim czasie, kiedy będziemy mówić o modlitwie wstawienniczej. I tak jak już mówiłem, ta modlitwa wstawiennicza zakłada także modlitwę o kraj. Biblia powiada, że Bóg szuka takich, którzy by stanęli w wyłomie i wstawiali się o kraj za krajem. I przypomnimy sobie dzisiejszy dzień, kiedy będziemy mówić o modlitwie wstawienniczej. Dzisiaj wracamy do przerwanego ze względu na szczupłość czasu sprzed 2 tygodni, a więc do tematu sprzed 2 tygodni. Jeśli pamiętacie, to mówiliśmy, iż zdumiewający jest fakt, iż Jezus w czasie swojego pobytu na tej ziemi nigdy nie uczył swoich uczniów, jak wygłaszać kazania, to znaczy homiletyki. A przecież ten przedmiot jest przedmiotem we wszystkich szkołach biblijnych. Nie ma takiej szkoły biblijnej, w której by nie nauczano wygłaszania kazań. Pan Jezus nigdy nie nauczał na temat psychologii człowieka. Nigdy nie nauczał na temat filozofii, chrześcijańskiej filozofii, czy kościelnej, czy religijnych filozofii. Wszakże jeden temat był mu bardzo bliski. I kiedy zwrócili się doń uczniowie, mówiąc: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan Chrzciciel nauczał uczniów swoich, Jezus natychmiast podjął lekcję uczenia modlitwy. Wynika z tego, że i Jan Chrzciciel także swoich uczniów uczył, jak się należy modlić. Jezus uczył modlitwy swoich uczniów. I powiedziałem poprzednim razem, że coś jest w naszym, moim nauczaniu nie tak, skoro potrafię nauczać na wiele innych tematów, natomiast temat, jakim jest modlitwa, jest gdzieś tam odłożony na margines. I jakie są tego skutki? Mam być szczery wobec was? Jeśli tak, to będę szczery do bólu. Jakie są tego skutki? Ze 100% pewnością powiem, kto się będzie modlił w nabożeństwie w naszym zborze. Wiem, że jak się pomodli siostra Janeczka, za nią się będzie modlić siostra Zuzia. I może jeszcze tam jakaś jedna, dwie osoby. No mógłbym następne wymienić, ale akurat tych osób nie ma dzisiaj w zborze, więc nie ma takiej potrzeby. A reszta? Przez cały dzień nic nie mówimy? Nic? Może właśnie dlatego, że za dużo mówimy przez cały dzień, nie mamy już nic do powiedzenia, kiedy tutaj przyjdziemy. To oznacza, że coś jest nie tak z naszym akcentowaniem modlitwy. Coś jest nie tak, że lud Boży, dzieci Boże, które tyle dobra doświadczają od swojego Boga, nie potrafią się zdobyć na dwa zdania. Panie, dziękuję Ci, że mnie wyrwałeś z mocy piekła i przeniosłeś do Królestwa Syna swego umiłowanego. Amen. I wystarczy. Ale coś jest nie tak, że się nie możemy zdobyć na tę dwuzdaniową modlitwę wdzięczności. Jezus, kiedy usłyszał, że uczniowie życzyliby sobie, by ich nauczył modlitwy, natychmiast przystąpił do uczenia modlitwy. Czego się możemy nauczyć z tej lekcji Pana Jezusa na temat modlitwy? Czego się możemy nauczyć? Otwórzmy na wstępie Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, by zauważyć pewne ważne podkreślenia dotyczące modlitwy. Oto w Ewangelii Mateusza w szóstym, czytamy w wierszu 5 i 6 tak oto. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy,
gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Zauważcie, że pierwsza sugestia Pana Jezusa dotycząca modlitwy szła w tym kierunku, aby modlący się nie modlili się na pokaz. Tak się niestety w owym czasie modlili faryzeusze. Stawali na rogach ulic i modlili się. Albo klękali i modlili się. Albo padali na twarz i modlili się. Gdyby to wynikało z serca, wszystko byłoby w porządku. Ale to wynikało raczej z próżności. Modlili się, a jednocześnie łypali oczami na lewo i na prawo, czy ich widzą ludzie, czy nie. A więc patrzyli, czy ludzie ich widzą. I w ten sposób chcieli zaskarbić sobie opinię, że są wielkimi modlicielami. Modlą się na placach, modlą się na ulicach, modlą się stojąc i klęcząc i na twarzy leżąc. Pan Jezus mówi, nie, nie. Tak postępując, już na tej ziemi odbierają chwałę. Bo ludzie widząc ich, są pełni podziwu. Popatrzcie, jacy modliciele, jak się modlą. Popatrzcie, leżą na swojej twarzy i modlą się. I Pan Jezus mówi, to już jest zapłata, którą otrzymują. W związku z tym, skoro ją tutaj otrzymali, to nie otrzymają żadnej zapłaty w niebie. A więc widzicie, po pierwsze, modlitwa nie może być modlitwą na pokaz. To jest ta pierwsza myśl, jaką Jezus tutaj w uczeniu nas modlenia się nam przekazuje. Jest i druga myśl w tym samym fragmencie. Jest i druga myśl w tym samym fragmencie. Od 7 wiersza Jezus kontynuuje nauczanie na temat modlitwy i mówi, a modląc się, nie bądźcie wielomówni, gadatliwi, jak mówi nowsze tłumaczenie, gadatliwi jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej gadatliwości, wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. A więc po drugie, Jezus zwraca uwagę na to, aby nie uprawiać gadulstwa. Inaczej mówiąc, dokładniej to tłumacząc, aby się w modlitwie bezustannie nie powtarzać. A więc nie mówić tego samego w kółko 10 razy. Wybaczcie mi za moją szczerość, ale czasem po prześpiewaniu jakiegoś refrenu raz, już drugi raz go nie śpiewam. Nie śpiewam go już trzeci raz, bo i trzeci raz jest czasem śpiewany, i czwarty, i piąty, i dziesiąty. To jest mantra buddyjska. Tak się modlą buddyści. Ten sposób się modlą buddyści. Na wałek, który się obraca, wypisują swoje prośby i obracają tym wałkiem i w ten sposób uważają, że ma przebiegać modlitwa. Ciągle w kółko to samo, ciągle w kółko to samo, ciągle w kółko to samo. No nie, to jest gadulstwo, to jest mantra buddyjska. Pan Jezus mówi, wy tak nie postępujcie, bo wystarczy, że raz powiecie, Bóg ma dobrą pamięć. On pamięta, cośmy powiedzieli. W związku z tym nie ma potrzeby 10., 20. raz to powtarzać. Skoro on i tak bez naszego nawet powiedzenia wie, czego my potrzebujemy. Co nie znaczy, że nie powinniśmy powiedzieć to, czego chcemy.
Przecież pamiętamy te wydarzenia z czasów Pana Jezusa, choćby to pod Jerychem, kiedy Jezus wchodził do Jerycha, ślepy Bartymeusz zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Po tam różnych perturbacjach wreszcie przyprowadzono tego człowieka i stanął przed twarzą w twarz z Jezusem. Jezus wiedział, czego on potrzebuje. Jezus wiedział, że nie ma oczu, że nie widzi, że jest ślepy od urodzenia. Wiedział. A mimo to zapytał, czego chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił? I wystarczyło jedno powiedzenie Bartymeusza: abym przejrzał. Wyobraźcie sobie teraz dalszą część tego. Abym przejrzał, abym przejrzał, abym przejrzał, abym przejrzał, abym przejrzał. W końcu Jezus pewnie tupnąłby nogą i powiedział: no zamilknij wreszcie. Bo przecież już raz to powiedziałeś. Setny raz tego powtarzać nie trzeba. No niestety tak było w owym czasie. Tak się modlili faryzeusze, że w kółko ciągle to samo. I ciągle to samo. I tak się modlą niestety i dzisiaj w kościołach. Wystarczy, że ktoś ma różaniec i przebiera, i przebiera, i przebiera, i ciągle w kółko to samo, i ciągle w kółko to samo, i ciągle w kółko to samo. Nie wiem, czy to sprawia jakąkolwiek satysfakcję Bogu, kiedy powtarzamy, i jak gdyby twierdzą, że On jest głuchy, że On nie słyszy, że On nie wie, o co nam chodzi. Ja nie sądzę, żeby to sprawiało. Zresztą wynika to z tej oto wypowiedzi. Wie Bóg wasz, czego wy potrzebujecie. Wie Bóg, czego wy potrzebujecie. Tutaj muszę na moment wrócić do mojej wypowiedzi sprzed dwóch tygodni. Bo przed dwoma tygodniami wzmiankowałem, że cała lekcja Pana Jezusa na temat modlitwy jest bardzo krótka. Zwięzła, treściwa, ale w zasadzie bardzo krótka. Ona nie trwała całą noc, nie trwała ani godziny. No jest zaledwie 5-6 zdań. I potem, kiedy wróciłem do domu, pomyślałem, no, ale narobiłem. Przekonuję zbór, żeby się nie modlił. No bo powiedziałem, że modlitwa, której uczył Jezus, była bardzo krótką modlitwą. Ale pewnie zrozumieliście, że pośpiech czasowy spowodował, że nie dokończyłem swojej myśli w taki sposób, jak chciałem to zrobić. Owszem, są w Biblii zapisane modlitwy, ale to długie modlitwy. Ale te długie modlitwy, które są zapisane w Biblii, wszystkie, praktycznie wszystkie to są modlitwy dziękczynne. Ludzie, kobiety i mężczyźni dziękowali Bogu za to, co przeżyli. A myślę, że gdybyśmy tak przeanalizowali rok po roku, to znaleźlibyśmy powody, żeby Bogu za coś dziękować. Gdybyśmy tak przeanalizowali miesiąc po miesiącu, to znaleźlibyśmy na całą noc powody, aby dziękować Bogu. A jeśli byśmy poszli jeszcze w dalsze szczegóły, to pewnie nocy by brakło, aby dziękować Bogu, dziękować Bogu, dziękować Bogu, dziękować Bogu. A przecież Bóg jest Bogiem, który mieszka w chwale swego ludu. I Jemu sprawia przyjemność, kiedy jesteśmy Mu wdzięczni za to, co On dla nas uczynił. Prawda? Prawda? Jakżeż być może aniołowie, patrząc na nas, o nas sobie myślą. Ależ to są niewdzięcznicy. Tyle Bóg dla nich uczynił. Wszystko uczynił. Czego nie uczynił Bóg, o czym byśmy mogli powiedzieć, że zapomniał? Bóg w miłosierdziu swoim ofiarował nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I za to niczego więcej nie chcę. Jedynie czego? Wdzięczności. Jedynie wdzięczności. A my jesteśmy raczej, albo wielu jest bardziej nastawiony na to, aby i znowu prosić, i znowu prosić, i znowu. Czasem ludzie sobie wyobrażają, że Bóg jest chłopcem na posyłki.
Panie Boże, a tam, Panie Boże, a to, Panie Boże, a tam, a Panie Boże, a to. A tam uzdrów, a tam daj pracę, a tam zrób to, a tam... Nie, kochani, Bóg nie jest Bogiem na posyłki. Ani też Bóg nie jest świętym Mikołajem, który chodzi z dużą torbą i ten go prosi, daje, ten go prosi, daje. Bóg wie, czego ty potrzebujesz. Bóg wie, czego my potrzebujemy. Czy tak? Tak. A zatem, skoro Bóg wie, czego potrzebujemy, nie znaczy to, że nie powinniśmy Go poprosić. Ale przede wszystkim rozciągnijmy czas na oddawanie Bogu chwały. O tym będziemy mówić, kiedy będziemy mówić na temat uwielbiania Boga. Ale wracam do tej myśli sprzed dwóch tygodni. Obawiałem się, że mogliście mnie źle zrozumieć, że sugerowałem krótkie modlitwy, a więc nie takie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni i jakie praktykujemy. Nie, tego nie miałem na myśli. Tego nie miałem na myśli, ale chodzi mi o to, żeby to nie była kółko to samo, w kółko to samo, w kółko to samo, w kółko to samo. Jeszcze raz proszę, nie traktujmy Boga jako głuchego Boga. Jako Boga, który ma krótką pamięć i któremu trzeba wbijać, wpajać, że to powinien zrobić, ponieważ my już 100 razy o to prosiliśmy. No ale ktoś mógł powiedzieć, aj bracie, ty pewnie nie znasz do końca Nowego Testamentu. Bo przecież w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 17 wierszu czytamy tak. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 wiersz. Apostoł Paweł pisze do wierzących w sposób następujący. Bez przystanku się módlcie. No a ty tu nam mówisz dzisiaj, że modlitwa powinna być krótka. Opiera się na tym, co powiedział Jezus. A przecież Paweł mówi, że bez przystanku się módlcie. Jak to zrozumieć, kochani? Jak to zrozumieć, że mamy się bez przystanku modlić? Czy naprawdę chodzi tu o to, aby się bezustannie modlić? No bo bez przystanku to znaczy bezustannie. I tak jest w tym tłumaczeniu. Bezustannie się módlcie. Po pierwsze, czy to jest możliwe, żebyśmy się bezustannie modlili? Czy jest możliwe, żebyś w twoim życiu bezustannie się modlił? A co z lekcjami, jeśli chodzisz do szkoły? A co z pracą, jeśli pracujesz? No co? Jest przerwa 8 godzin, jeśli pracujesz 8 godzin, a Biblia mówi, bezustannie się modlicie. Czy rzeczywiście tutaj apostoł Paweł ma na myśli, że mamy od 6 rano do 6 wieczorem, od 6 wieczorem do 6 rano się modlić? No i wtedy powstaje problem. Co z lekcjami, co z pracą? Jak to jest możliwe? Niektórzy tłumaczą ten fragment, mógłbyś go jeszcze raz rzucić. Bez przystanku się módlcie, a więc bezustannie się módlcie, tłumaczą to w ten oto sposób, że jest rzeczą niemożliwą 24 godziny na dobę się modlić. Jest to możliwe? Jeśli tak, to powiedzcie mi, w jaki sposób do tego doszliście. Bo ja już 70 lat jestem za Pan, to znaczy 71 lat wnet skończę, ale jeszcze do tego nie doszedłem, żeby się 24 godziny na dobę modlić. Bo to jest niemożliwe. Bo jak rozmawiasz z żoną, to nie możesz się w tym czasie modlić. Jak pracujesz, też się nie możesz modlić, bo musisz być zajęty tym, co robisz. Odrabiasz lekcje, to musisz być zajęty tym, co robisz. A więc niektórzy to tłumaczą trochę inaczej. Że tu nie chodzi o wezwanie do permanentnej, stałej, 24-godzinnej modlitwy, tasiemcowej modlitwy, a raczej chodzi o częstotliwość modlitwy. Już zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ale najpierw powiem, wrócę jeszcze do tamtej myśli. Znana mi jest osoba, ona tu do nas, do zboru chodziła. Już jest u Pana.
pewien wierzący człowiek, wtedy, kiedy był kryzys z pracą, w jakiś sposób doszedł do tego, że założył sobie hurtownię spożywczą. I w tej hurtowni zatrudnił parę wierzących osób. Było to coś niezwykle szlachetnego. Ale pastor tamtego zboru wpadł na pomysł, że powinni wierzący, korzystając, że jest ta hurtownia i ci pracownicy, którzy w tej hurtowni pracują, powinni się zbierać o godzinie 6 na modlitwę. No i tak to robili. Zeszli się o godzinie 6 na modlitwę, chodzili po hurtowni, halleluja, halleluja, chwała Panu, Pan dobry jest, halleluja. Klienci przyjechali, no i słyszą w tej hurtowni, halleluja, chwała Panu, a hurtownia zamknięta. Myśleli, no jakiś incydent. Przyjechali następnego razu to samo, 10 raz to samo. Za 11 razem już nie przyjechali, znaleźli sobie inną. A po pewnym czasie ta hurtownia zbankrutowała, no bo klienci się odwrócili. Trzeba tutaj rozsądnie do pewnych spraw podchodzić. No nie możesz przyjść do biura, szef stoi nad tobą, o Panie, dziękuję Ci, ponieważ bezustannie mam się modlić. Prawda? No, bo raz szef to ścierpi, drugi raz to ścierpi, a potem powie do kościoła, a nie tu. No i będziesz miał problem. No więc jak to rozumieć, że mamy się bezustannie modlić, a Jezus mówi, nie, to ma być krótka modlitwa. Nie monolog, nie powiedzmy sobie taka powtarzające się frazy. Niektórzy tłumaczą, że chodzi o częstotliwość. O co chodzi w tej częstotliwości? Tu dam wam przykład, także już świętej pamięci, starsze pokolenie, brat Paweł go na pewno będzie znał, świętej pamięci Józefa Prowera. Józef Prower, niektórzy go znacie, widzę, podnosicie ręce. Cieszę się, ja go też znałem. Moja żona była jego uczennicą. On mieszkał w Bielsku Białej. A ja wówczas zajmowałem się dziećmi w zborze w Bielsku Białej, to znaczy szkółką niedzielną. I miałem zadanie podczas wakacji zorganizować kurs umuzykalniający dla dzieci. I zlecono mi, abym porozmawiał z Józefem Prowerem na temat wykładów o solfeżu, na temat solfeżu. Ja do dzisiaj nie wiem, co to jest, ale coś to tam jest. Rozmawiałem z nim, udawałem, że wszystko wiem, ale tak naprawdę to do dzisiaj nie wiem. I idąc kiedyś z poczty, spotkałem go tam na pewnym, przed teatrem, kto zna Bielsko-Białe, i mówię, bracie Prower, będziemy organizować kurs dla dzieci i potrzebny nam jest wykładowca solfeżu. Czy mógłby brat nam usłużyć po tej linii? Gdybym ja był na jego miejscu, to bym pewnie powiedział, no wiesz, daj mi czas do namysłu, albo będę się modlił i za tydzień ci odpowiem. A brat Józef Prower, tak staliśmy obok siebie, podniósł oczy ku górze, jak to on taki był, no taki oryginalny. Podniósł oczy ku górze i mówi, Panie Boże, czy ja mam tam pójść, czy nie? I tak się przez chwilę skupił, klepnął mnie, dobrze, przyjdę. Ja byłem zszokowany, ja myślałem, że to inaczej się odbiera, inaczej powinno trwać. A więc jeśli chodzi o częstotliwość, to chodzi o to, że jeśli się spotykamy z jakimś problemem, to nie mówimy, słuchaj, my w zborze Betel mamy o godzinie 6 rano modlitwę i ja to tam przedniosę i tam się będziemy modlić. Albo wiesz co, jak wrócę do domu, to się o to będę modlił. A więc odkładamy to gdzieś na bliższą lub dalszą przyszłość. A człowiek potrzebuje teraz pomocy. No powiedzmy sobie, wiesz, tak mnie boli głowa.
Spotykamy go w Kastoramie, spotykamy gdzie tam jeszcze, jakie tu są Ustroniu sklepy. Gdzieś go tam spotykamy w bajce, na przykład pijemy kawę, jemy ciastko i ktoś siada obok nas i mówi: oj, wie pan, tak mnie dzisiaj boli głowa, jakaś taka ta pogoda. Wie pan co? Coś panu powiem. My mamy w zborze codziennie o 6 modlitwy. Będziemy się jutro o pana modlić. On przyjdzie do domu, zażyje proszek i już nasza modlitwa mu nie jest potrzebna. Jak powinniśmy więc postąpić, jeśli chodzi o częstotliwość modlitwy? Cośmy powinni zrobić? Jeśli już ktoś siedząc obok nas mówi nam o swoim problemie, to tak jakby to był sygnał, znak, że Bóg go do nas przysłał, abyśmy coś z tym problemem zrobili. Nie odkładajmy więc tego na dalszą przyszłość, tylko od zaraz, tak jak ten wspomniany przeze mnie Józef Prowen, podnieśmy oczy albo połóżmy nasze ręce na jego ręce i westchnijmy. Panie Boże, oto przyjaciel, którego nie znam, ale ma ból głowy. Proszę, uzdrów go. No i wychodzimy z tej bajki, załóżmy, ktoś następny. I tak przez dzień się nam zbiera, że tych potrzeb może być, jeśli Bóg będzie widział, że jesteśmy wierni w tym, co robimy, to będzie nam podsyłał takich klientów, ludzi w potrzebie, a takich nie brakuje. No i wtedy nie musisz być 24 godziny na dobę, ale ta częstotliwość modlitwy się zwielokrotnia. Tak to niektórzy tłumaczą. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, czy dobrze tłumaczą. Ale jeśli chodzi o mnie, bliższy mi jest ten model. Jest potrzeba, jest modlitwa. Odwracam się, jest potrzeba, jest modlitwa. Odwracam się, jest potrzeba, jest modlitwa. Niż ten model: dobrze, bracie, dobrze, panie szanowny, dzisiaj jak wrócę, będę się modlił za tobą całą noc. Albo jakoś tam jeszcze inaczej. Ja tak to rozumiem. Tak to rozumiem. A więc nie chodzi tu o ustawiczność, a więc o tasiemcową, ustawiczną modlitwę trwającą 24 godziny na dobę, no bo kto sobie z nas na to może pozwolić. Ale chodzi o to, żeby wkraczać z modlitwą w każdą lukę, w każdą potrzebę. I to jest to, co się mi nasuwa, kiedy myślę o nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa na temat modlitwy. I nie tylko to, bo są jeszcze także inne ważne myśli Pana Jezusa, które wskazał przy okazji nauczania na temat modlitwy. Otwórzmy jeszcze rozdział 7 i w 7 rozdziale zauważymy coś, co jest ku mojemu zawstydzeniu mankamentem i mojego życia. W 7 rozdziale od 7 wiersza Pan Jezus mówi tak na temat modlitwy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wy tedy, będąc złymi, tam jest w nowym tłumaczeniu, nienawróconymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go o to proszą. Na co Pan Jezus tu kładzie nacisk? To może nie wynika z tego polskiego tłumaczenia, ale z tłumaczenia oryginalnego wynika, że Jezus kładzie tu nacisk na wytrwałość w modlitwie. Więc proście,
A więc wytrwałość w modlitwie. Nie rezygnowanie, ale wytrwanie w oczekiwaniu modlitewnym. Wytrwałość. Czy zauważacie, że jest to jeden z naszych podstawowych mankamentów? Przynajmniej moich. Znowu będę szczery aż do bólu. No co, będę owijał w bawełnę. Gdy organizowaliśmy, zresztą to wynikło jakoś od samo przez się o godzinie 6 rano modlitwę. Tłum. I ten. A dzisiaj, no dzięki Bogu, że czasem nas jest troje. I za to dzięki. No tak. Czego brakuje? Czego tym wszystkim, którzy chodzili, a przestali chodzić, brakuje? No, wiary? Nie. Czego brakuje? Wytrwałości. Wytrwałości. Nie wiem, jak jest w piątki, bo ja w piątki nie chodzę, dlatego że jestem śpiochem do potęgi. I godzina 9 dla mnie to już mnie mroczy, 10 to już mnie zwala z nóg. I w związku z tym no nie chcę przesypiać, jak się tam bracia modlą. Ale to, co słyszę, to też te tłumy się przerzedziły. Pastorze, jak jest? Też tak jest. Czego brakuje? Powiedzmy to głośno. Nie wstydźmy się przyznać do naszych słabości. Wytrwałości. Nie ma tu siostry Kasi. Jak tam z czwartkowymi modlitwami sióstr? To co, żadna z was nie uczestniczy, żeby powiedzieć cokolwiek? Tak jak i z braćmi. No to słabo. Czyli nawet i siostrom brakuje czego? Wytrwałości. Wytrwałości wam potrzeba, powiedział autor jednego z listów. Wytrwałości. A więc taki słomiany zapał. Ach, to jest słomiany zapał. Zapalili się, chodzili, alleluja, zdawało się, że rozniosą ustroń i cały świat, a dzisiaj już ich nie ma. To jest niepoważne. Możemy się niepoważnie traktować, my ludzie. Ale z Bogiem trzeba postępować poważnie. Prawda li? Czy nie? Jeśli się czegoś już podejmujemy, to trzeba być sumiennym, poważnym i wytrwałym. A nie tak o słomiany ogień. Słomiany ogień. A Pan Jezus mówi, że potrzebna jest wytrwałość. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. No, wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby Daniel po pierwszym dniu już zrezygnował. A on czekał wytrwale, aż nastąpi wypełnienie danej Izraelowi obietnicy. I tak się stało. Idąc dalej, bo musimy trochę przyspieszyć, bo ja się rozgadałem. Pan Jezus, kiedy naucza na temat modlitwy, naucza także jeszcze czegoś bardzo ważnego. Musielibyśmy się wrócić do rozdziału 6. Ewangelii Mateusza oczywiście. A wy tak się módlcie. To jest już wyraźna wskazówka, zalecenie. A wy tak się módlcie. Ojcze! I na tym się zatrzymajmy. A wy tak się módlcie, Ojcze. Kiedy Jezus uczył swoich uczniów modlitwy, to nie powiedział im, że mają się zwracać do kogo? Że nie mają się zwracać do, i tutaj mogę się zielonoświątkowcom narazić, ale ja też jestem zielonoświątkowcem. Do Ducha Świętego na przykład. A wy, gdy się modlicie, mówcie Duchu Święty.
Mam jeszcze dalej mówić, czy nie? Bo pewne przyzwyczajenia stają się nawykiem. I nawet jeśli nie mają uzasadnienia w Bożym Słowie, one pozostają. Pan Jezus powiedział, wy gdy się modlicie, mówcie Ojcze. Ilu ludzi modli się do Marii? Ilu? Wczoraj usłyszałem, że jest aż 10 tysięcy pośredników. O, do którego się zwracać? Świętych, przez których ludzie się do Boga przybliżają. 10 tysięcy! Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie, nawet Kościół, czy jest w stanie ich wymienić. A jest 10 tysięcy wstawienników, a więc tych, do których się ludzie modlą, a w nadziei, że ci się będą wstawiać za nimi. Pan Jezus nie powiedział, a wy, gdy się modlicie, mówcie, aniele, stróżu mój. Pan Jezus nie powiedział, a wy, gdy się modlicie, zwracajcie się do ołtarza, zwracajcie się do krzyża, albo jeszcze czegoś innego. Do kogo się mamy zwracać? Do Ojca. Owszem, jest napisane, że mamy się zwracać do Ojca za pośrednictwem Pana Jezusa. On siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. To jest jedyny pośrednik. Nie ma innego pośrednika. Te 10 tysięcy, ja im niczego nie ujmuję, ale to nie są pośrednicy. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, a nim jest Jezus Chrystus. I trzeba o tym wiedzieć. Bo jeśli nie, no to czego się spodziewać? Oczywiście Duch Święty w tym procesie modlitwy odgrywa bardzo ważną rolę. On się wstawia za nami w westchnieniach niewymownych. On nas wzmacnia w modlitwie, ale ja nie mam uzasadnienia w Biblii, aby się zwracać Duchu Święty. Duch Święty przyszedł po to, aby uwielbić Ojca, uwielbić Jezusa. I wszystko, co może dla Ciebie zrobić, by Ojciec był uwielbiony, zrobi to. Uczyni to. A więc Jezus w pierwszym rzędzie powiedział Ojcze. Ciekawe, że nie powiedział tu, a wy, gdy się modlicie, zwracajcie się w kierunku Jerozolimy. Tak robią Żydzi. Oni, kiedy się modlą, zwracają się w kierunku Jerozolimy. Islamiści zwracają się w kierunku Mekki. A Jezus nie mówi, że mamy się zwracać albo na północ, albo na południe, albo na wschód, albo na zachód. To znaczy, że jest to dla Boga jakie? Obojętne. To nie ma znaczenia. Jak nie ma znaczenia, to gdzie się modlisz? A niektórzy uważają, że modlić się można tylko w kościele, przed sanktuarium. Nie. Nie ma takiej wzmianki w Biblii, że mamy się modlić tylko w kościele. Tak, kościół nam może pomóc w wyciszeniu się, w skupieniu się, myślę, kościół jako budynek. Ale to nie jest miejsce, w którym tylko się można, albo li tylko można się modlić. Wyłącznie można się modlić. Idąc dalej. I tu znowu naruszę pewnie nasze przyzwyczajenia, bo jak mówię, przyzwyczajenia stają się drugą naturą. Zauważcie. Pan Jezus nie powiedział, a wy, gdy się modlicie, zamykajcie oczy. Powiedział tak gdziekolwiek? A my się jak modlimy? Z zamkniętymi oczami. Ja nawet kiedyś ktoś mi kiedyś opowiadał takie oto ze zgorszeniem. Bracie, on się modli, on nie ma zamkniętych oczu. Ale nie ma czegoś takiego w Biblii, żeby zamykać oczy. Tak, dla was, dla łatwiejszego skupienia się dobrze jest. I ja też zamykam oczy. To mnie rozprasza, jak widzę
widzę to czy tamto przed moimi oczami. Ale to nie jest warunek, nie jest to warunek postawiony przez Pana Jezusa. Pan Jezus również nie nakazał, aby podczas modlitwy stać. Jest miejsce w Biblii napisane, a wy gdy stoicie. Jest napisane. Ale czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, kiedy oni siedzieli, ja używam starego tłumaczenia, tam wstąpił Duch Święty. Wyobrażacie sobie, żeby przez 10 dni stać, a oni 10 dni byli w modlitwie? Przez 10 dni stać to niemożliwe. Nie gorszcie się więc tego, że ktoś, powiedzmy, mając słabsze nogi, czując się zmęczony, w czasie modlitwy siada. Nie gorszcie się z tego. To przed Bogiem, pozycja ciała przed Bogiem nie ma aż takiego znaczenia. Ma czy nie ma? Nie ma. Bo spotykamy modlitwy na stojąco w Biblii, spotykamy modlitwy na siedząco w modlitwie, ale spotykamy też modlitwy na klęcząco. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy wezwał starszyznę efeską, to czytamy, że upadł na kolana na piasku morskim i modlił się. Na kolanach, na klęczkach modlił się. I niektóre zbory, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, zwłaszcza na Ukrainie, Białorusi, do dziś praktykują i uznają tylko modlitwę na klęczkach. Jeśli byście tam stali, no to byście się bardzo źle czuli, bo wszyscy klęczą, a taka jedna świeca gdzieś by pośrodku stała. Bo taki mają zwyczaj. Ale to jest tylko zwyczaj. To jest tylko nawyk. Pan Jezus tego nie zaleca. To znaczy, nie ma na pewno nic przeciwko temu. To nie jest grzechem, jeśli ktoś w modlitwie siedzi, jeśli ktoś w modlitwie klęczy, jeśli ktoś w modlitwie stoi. Nie wolno nam się z tego gorszyć. Bóg bardziej patrzy chyba na serce niż na naszą pozycję, postawę cielesną. Ale kochani, ważną rzeczą jest to, co Jezus powiedział tutaj właśnie w tej modlitwie. A wy, gdy się modlicie, mówcie Ojcze. 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 Jak wiecie, Nowy Testament był pisany w dwóch językach. Większość napisana została w języku greckim. Ale także niektóre fragmenty Nowego Testamentu napisane zostały w języku aramejskim. I akurat ten fragment, a wy, gdy się modlicie, mówcie Ojcze, napisany został w języku aramejskim. I użyte tu jest słowo Abba. Abba. To słowo jeszcze się pojawia 2 razy w Nowym Testamencie. Czy mógłbyś wyświetlić Rzymian 8:15? Tam się też to słowo pojawia 2 raz. Zaraz wytłumaczę, co ono znaczy. Rzymian 8:15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba. Abba, czyli Ojcze. I drugie miejsce, czy trzecie miejsce, Galatów 4:6. Po raz trzeci tam to słowo się pojawia. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. To są 3 miejsca, gdzie jest mowa o Abba. Abba. A więc w języku aramejskim tam jest użyte słowo Abba. A co to słowo oznacza? Oznacza ono w języku aramejskim tatuś, tata, a nie ojciec. Ojciec to jest takie trochę zimne, prawda? No chyba przyjemniej by się nam, ojcom, słuchało, gdyby nasz syn powiedział do nas tatusiu, a nie ojcze. Gdyby powiedział tata, a nie ojciec. To jest takie bardziej ciepłe, większa doza
miłości, zaufania. I Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, tatusiu, dosłownie tłumacząc, tatusiu. I w tym momencie pojawia się bardzo ważne pragnienie, pytanie. Czy my naprawdę wiemy, kim jest ten, do kogo się modlimy, do którego mówimy tatusiu? Czy naprawdę wiemy? Zapytajcie Żydów. Kiedy Jezus przyszedł i zaczął im mówić, że Bóg jest Jego Ojcem, to chcieli Go za to ukamienować. Jakżeż to tak? Jakim prawem Ty Boga nazywasz swoim Ojcem? A przecież jakaż była ich tradycja. Jakaż długa tradycja. A mimo to nie znali. Nie znali Boga jako Ojca. Może być i tak i z nami. Tak, i z nami tak może być, że znamy Boga jako Boga, ale niekoniecznie musimy Go znać jako Ojca. Powiem wam więcej. Nawet nie każdy ma prawo nazywać Boga swoim Ojcem. Pomyśl, czy ty masz prawo? Czy Bóg ci dał prawo, aby nazywać Boga Ojcem? Kto może nazywać mnie Ojcem? Tylko trzy osoby, dwie córki i syn. Gdybyś ty mi powiedział Ojcze, to bym to zrozumiał, że Ojciec duchowy. Ale Biblia mówi, nikogo Ojcem nie nazywajcie, jeśli chodzi o to, co się dzisiaj dzieje, że każdy ksiądz jest Ojcem, każdy. No, nie chcę chodzić tego. W każdym razie tylko troje dzieci może nazywać mnie Ojcem, tatusiem. Tatusiem. Troje. Dwie córki i syn. Nikt więcej. Dlaczego tylko tych troje? Ponieważ się narodzili. Narodzili się ze mnie. Zgadza się? I widzicie, Biblia mówi, tym, którzy przyjęli Jezusa, tym dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie masz prawa nazywać Boga swoim Ojcem. On jest owszem twoim Bogiem. Czasem się mówi, jest tylko jedna droga do Boga. Wszyscy nią do Boga może tak. Ale do Ojca, Boga nazywać Ojcem mogą tylko ci, którzy się narodzili na nowo. Inaczej przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ale to jeszcze nie jest koniec. Mam nadzieję, że w przyszły wtorek, jeśli nie zaistnieją jakieś inne powody, spotkamy się ponownie i będziemy się zastanawiać, czy rzeczywiście znamy Boga jako Ojca. Co możemy powiedzieć o Bogu jako naszym Ojcu? Nam się wydaje, że to jest tak normalne, jak dwa dodać dwa. Nie, nie. Jeszcze raz powiadam, Żydzi przecież mieli daleko, głęboką tradycję religijną, a jednak Boga nie znali jako Ojca. Chcieli nawet za to ukamienować Jezusa, że ośmielił się nazywać Boga swoim Ojcem. Czy znamy Boga jako Ojca? Jeśli chcecie nieco więcej na ten temat usłyszeć, to zapraszam na przyszły wtorek.